Dzielnice. O czym milczy historia? Zaczynamy snuć naszą dzisiejszą opowieść. Moim i Państwa gościem jest Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry, Pani Urszulo. Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa. Dziś przeniesiemy się pod Wiedeń. Jest wczesny wrześniowy poranek 1683 roku, zakończyła się msza polowa. Blisko 70 tysięcy żołnierzy jest gotowych do walki. Do walki pod wodzą polskiego króla Jana III Sobieskiego. Tak mniej więcej zaczął się ten dzień, Pani Urszulo. I tak nie. Przede wszystkim zaczął się mszą polową, w której nie wzięło udziału tych 70 tysięcy, bo te msze polowe były rozłożone w czasie. Ale były bardzo wcześnie, podobno o 4 rano się pierwsza zaczęła. Pierwsza była o 4 rano dla tego skrzydła, które miało zaatakować o 6. Drugie skrzydło miało zaatakować mniej więcej o 11 i ta msza polowa była w zupełnie innym miejscu, o zupełnie innej porze i wreszcie trzecia msza polowa, w której uczestniczył nasz król Jan Sobieski, która była około godziny 10, bo Polacy wkroczyli do tej bitwy na samym końcu, około godziny 14, przechylając szale zwycięstwa. Oczywiście mówimy o odsieczy wiedeńskiej. Mówimy o bitwie wiedeńskiej, czy też o odsieczy wiedeńskiej. Bitwa, która zakończyła się wielkim sukcesem militarno-finansowym, albo finansowo-militarnym i która w efekcie okazała się największym nieszczęściem dla Polski i największą przegraną. Ale dla Europy była dobra, bo rzeczywiście zatrzymała Turków. No, dla Europy była dobra, dla nas niekoniecznie, bo gdyby nie zatrzymano Turków, to osłabiona by została monarchia habsburska. Gdyby została osłabiona monarchia habsburska, czyli Wiedeń, Turcy byliby nadal silni, co oznacza, że Rosjanie mieliby pełne ręce roboty i nie mielibyśmy na jednej granicy jednego silnego przeciwnika, który pomógł na dodatek Prusom jeszcze wzbić się na wyżyny i umocnić militarnie, a Rosja byłaby zajęta samą sobą. W związku z tym 100 lat później z całą pewnością nie doszłoby do zaborów Polski, czyli Prusowe zwycięstwo, które nas kosztowało 150 lat niewoli. Zresztą potem car Mikołaj I powiedział, że król Jan III Sobieski był pierwszym głupcem, który pomógł Austrii. I potem dodał, nie tylko pierwszym, ale jeszcze i największym, bo Austria miała to do siebie, że bardzo umiejętnie wykorzystywała swoich sojuszników, potem ich porzucając jak przysłowiowy gorący kartofel. Choć ale nieco przekornie można powiedzieć, że gdyby nie to zwycięstwo, to nie mielibyśmy pewnego napoju, który bardzo chętnie jest używany w Polsce. O czym milczy historia? Dziś rozmawiamy o odsieczy wiedeńskiej i zwycięstwie Sobieskiego nad Turkami. Pani Urszulo, wspominała już Pani, że to takie trochę pyrrusowe zwycięstwo, a ja nieco oczywiście żartobliwie przypominam, że gdyby nie wyprawa Sobieskiego pod Wiedeń, to między innymi nie mielibyśmy ziemniaków, które pozwalają produkować na przykład wysokoprocentowy trunek. O tak, nie mielibyśmy dwóch rzeczy przede wszystkim, to znaczy mielibyśmy te dwie rzeczy, ale później tylko pewno. Dużo później. Tak się złożyło, że Sobieski i jego husaria jako pierwsi weszli do obozu tureckiego. I nieprawdą jest, że Polacy wyszli na tym wejściu do obozu jak Zabłocki na mydle, że im się dostały same ochłapy, że już nic nie było, tylko konie i kawa. Polacy weszli pierwsi i Polakom dostał się największy udział w tychże łupach.
zwinęli między innymi najbardziej cenne namioty te reprezentacyjne, które należały do wezyra. Potem w Żółkwi Sobieski pokazywał, rozbijał te namioty na największe uroczystości i było ich 11. I w tych 11 namiotach potrafił pomieścić wygodnie 500 gości, czyli proszę sobie wyobrazić, jak ogromny to był namiot. Co to było. Drugą taką ogromną zdobyczą były nieprzebrane ilości broni i to wszelkiego rodzaju broni. A to między bardzo cenna rzecz, prawda? Między innymi Sobieskiemu dostała się ta słynna szabla Kara Mustafy, która dzisiaj w tym kształcie, który była, nie istnieje, dlatego że nasz kraj napadali wielokrotnie Rosjanie, między innymi napadli Żółkiew i ta szabla została skradziona, przepadła. Potem odzyskana, ale już bez tych wszystkich klejnotów, bez tych wszystkich fidrymuchów. Następna rzecz, która wpadła w ręce Sobieskiego i która uważana jest, która jest jednym z największych przekłamań tej bitwy i jedną z największych legend. Sobieskiemu miał przypaść sztandar proroka, który miał potem przekazać papieżowi. To sztandar, który powiewał nad namiotem Kara Mustafy? Tak. Ten sztandar dostał się w ręce rzeczywiście Sobieskiego, ale nie był to sztandar proroka. Sztandar proroka, który trafił do Istambułu w ręce Osmanów w 1517 roku, miał kolor czarny. Ta czarna chorągiew, święta chorągiew, została pocięta na trzy części i jedną trzecią zawsze brał ze sobą dowodzący w bitwie. Był to największy skarb, święta chorągiew, która nigdy, nigdzie nie powiewała, była czołobitnie przechowywana. A poza tym sztandar, który zdobył Sobieski, był zielony. Karmazynowo-zielony. I ten czarny sztandar, jak tylko zauważono, że szala zwycięstwa przechyla się na stronę niewiernych, wzięto najbardziej rącze wielbłądy i pierwszą rzeczą, która wyjechała z obozu tureckiego w kierunku Belgradu, był święty sztandar proroka. Natomiast to, co dostał papież, jak pani wspomniała, wielki sztandar karmazynowo-zielony, powiewający nad namiotem wezyra, był to po prostu jego rodowy sztandar jego chorągwi. A skoro mówimy o tych zdobyczach, czy Polacy zostali oszukani przy podziale łupów rzeczywiście, czy nie? Rzeczywiście przywieźli, no bo Sobieski do Krakowa powrócił obładowany. Nie tylko Sobieski. Z taboru przypadło Polakom gdzieś 80% koni. Hodowle koni arabskich, które mamy, każdy, kto siedział na siodle, względnie miał siły, wlókł ze sobą co najmniej jednego konia. Przyszły całe tabuny koni do Polski, które między innymi stały się zalążkiem słynnej stajni w Janowie Podlaskim. Wiemy, co się z tą stajnią ostatnio stało, ale stajnia przez 300 lat miała się całkiem dobrze. Co jeszcze przyszło spod to ziemniaki. Wiednia? Ziemniaki. Jak to się stało? Polacy plądrowali obóz i im przypadł w udziale zaszczyt plądrowania tego kwartału, gdzie były komnaty czy też namioty wezyra. I co tam odkryli? Coś bardzo ciekawego. Były to worki w jakichś takich dziwnych rzeczy, które były brunatno-szare i nie wiedzieć po co. Tam jeńcy zeznali, że to się je, że to jest bardzo smaczne, że to można wykorzystać na nie wiadomo ile sposobów. Więc Sobieski capnął taki worek i umyślnym wysłał
do Marysieńki, do Krakowa, która na niego czekała. Marysieńka przekazała ten wór ogrodnikowi, który również nie wiedział, co z tym zrobić, i cały ten wór ziemniaków zakopał w ziemi, i w ten sposób powstała pod Wilanowem pierwsza plantacja. Jak jeszcze to zakwitło przepięknymi kwiatami, to uznano, że to jest super łąka. Piękny, ozdobny kwiat. Także ziemniaki były w Polsce z odsieczy wiedeńskiej, natomiast nauczono się je jeść i przyprawiać znacznie później. O czym milczy historia? Rozmawiamy dziś w Polskim Radiu Katowice o odsieczy wiedeńskiej. Wracamy do wrześniowego dnia 1683 roku i jego konsekwencji. Konsekwencji zwycięstwa naszego króla Jana Sobieskiego. Zwycięstwa, które, jak słyszeliśmy, ma i plusy, i minusy. Ziemniaki, ale to nie jedyna kulinarna zdobycz przywieziona przez Sobieskiego spod Wiednia. Może nie tyle przez Sobieskiego, bo Sobieski to zlekceważył, ale myśmy mieli w porcie genialnego szpiega Polaka, to był porucznik, który był geniuszem zdobywania informacji. Znał turecki, z wyglądu przypominał bardzo Turka, szpiegował w sposób bardzo przebiegły, i to on w dużej mierze przyczynił się do tego, że Bitwa Wiedeńska przebiegła tak, jak przebiegła. I za swoje zasługi, które były niemałe, tenże pan dostał nagrodę. Pytano go, co chce, więc on chciał tylko trzy rzeczy. Dobrą szablę, dobrego konia i wszystkie worki z kawą. On nie dostał te worki z kawą, bo co z czymś takim robić, tam próbowano je gryźć, no było to paskudztwo. Natomiast on otworzył z zapasami tej kawy, których było mnóstwo, armia liczyła 100 tysięcy dusz, z czego oficerowie wszyscy w górę pili kawę, czyli gdzieś dla 10 tysięcy było kawy. I te wszystkie zapasy ściągnął on, i on otworzył pierwszą kawiarnię w Wiedniu. Kawiarnię, która do dzisiaj w tym samym, może nie w tym samym miejscu dokładnie, ale na tym samym placu istnieje. Jest to słynna kawiarnia Aida. Zapraszam Państwa, jeżeli będziecie w Wiedniu, bo ma najdłuższą w Europie ladę ciastkową. Czy wie Pani, że lada ciastkowa ma 25 metrów? To jest ekspozycja ciastek. Co kawałek nowe ciasto, i ona się ciągnie przez dwa piętra. A mówiła Pani, że tam kawę dają. A to proszę, kawę Pani o ciastka. Kawę też dają, zdecydowanie. I to kawa po turecku jest serwowana jako ta czołowa. Zresztą Wiedeń, jak już jesteśmy tak wakacyjnie i plotkujemy, jest miejscem, gdzie chyba w Europie można dostać najwięcej rodzajów kawy, na najwięcej sposobów przyrządzanej. Sobieski wrócił w glorii i chwale do Krakowa, zamknął się w komnatach z Marysieńką, podobno nie wychodzili dwa dni. Trzy. No proszę bardzo. Byłam taka dość powściągliwa. Jeśli Państwo chcieliby zanurzyć się bardziej w te czasy, to chcemy polecić Państwu książkę, która dotyczy tego okresu. Dotyczy tego okresu. Została napisana w oparciu o badania w Polsce. W tym miejscu ogromne podziękowania między innymi dla naszego muzeum w Tarnowskich Górach, bo ono gościło pisarzy, którzy na tej podstawie parę rozdziałów popełnili. Drugie było muzeum w Zamościu, Niepokorna Husarka, kobieta przebrana za husarza, która towarzyszy Sobieskiemu pod Wiedniem, jest owocem małżeństwa polskiej arystokratki i niemieckiego hrabiego. Lektura na pewno dobra nie tylko na wakacyjny czas. Tyle dzisiaj wspomnień o odsieczy wiedeńskiej, o zwycięskiej bitwie króla Jana III Sobieskiego. Jednak trochę o cieniach tego zwycięstwa także dzisiaj wspominałyśmy, a konkretnie Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dziękuję Pani Urszulo.
Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję państwu. Agnieszka Strzemińska, dziękuję również i do usłyszenia. Radio Katowice.